Środa, 14 dzień marca, Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Na oddziale położniczym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie kobiety rodzą z uśmiechem na ustach. A wszystko za sprawą gazu rozweselającego, stosowanego jako znieczulenie. Salw śmiechu wbrew pozorom na porodówce nie słychać, bo gaz powoduje u przyszłych mam przede wszystkim rozluźnienie i zmniejsza odczucie bólu. Pani Kinga swojego trzeciego synka urodziła w miniony poniedziałek koło południa. To był trochę inny poród, przyznaje kobieta. Podczas niego jako środek znieczulający podano przyszłej mamie mieszaninę gazów tlenu i azotu, czyli gaz rozweselający. Jednak salw śmiechu na sali nie było, przyznaje towarzyszący przy porodzie tata. Na początku myślałem, że to bardziej chyba taki efekt placebo był, ale tak przy każdym skurczu właściwie używała. No i dobrze było. Śmiała się? Szybko. Nie. Panie Boże. Zadaniem gazu rozweselającego nie jest rozśmieszanie, a rozluźnienie i zrelaksowanie oraz zmniejszenie odczucia bólu przez rodzącą. To działa, mówią świeżo upieczone mamy. Tak, gaz pomógł w skurczach, nie powiem. No, pomocny był. A jak się pani czuła? Nieco kręciło się w głowie. Ten specyfik to nie nowość w świecie medycyny. Już od jakiegoś czasu gaz rozweselający do znieczuleń i to z powodzeniem używany jest przez stomatologów. Na polskie porodówki wkroczył niedawno, choć w krajach Unii Europejskiej jest stosowany od lat. W Piotrkowie gaz nie tylko spodobał się rodzącym, ale i lekarzom. To bardzo wygodne znieczulenie, bo nie wymaga obecności anestezjologa, tłumaczą. Nie mamy innych możliwości znieczulenia na dobrą sprawę przy porodzie. Środki analgetyczne, które podajemy, rozkurczowe, no nie wyłączają całkowicie bólu. Natomiast na znieczulenia zewnątrzoponowe nie mamy szans w zasadzie w tej chwili, chociażby z powodu braku anestezjologów, bo do takiego znieczulenia anestezjolog musi być cały czas przy porodzie. Natomiast przy tym znieczuleniu pacjentka sama decyduje, ile wdechów, o jakiej częstotliwości tego gazu wziąć, natomiast nadzoruje to położna. Porody na gazie w Piotrkowie odbywają się od kilku dni. Z jego dobroczynnego wpływu skorzystało dotąd kilka kobiet. Kolejne już myślą nad tym, by gaz towarzyszył im przy porodzie. Tutaj właśnie słyszałam, że panie mają i chyba były zadowolone. Czyli kusi poród z uśmiechem na twarzy? Tak, tak. Zwłaszcza po obejrzeniu dzisiaj jednej pacjentki, która była wręcz zadowolona i nie wyglądała, jakby przyszła do porodu. Gaz jest w pełni bezpieczny dla mamy i dziecka. Z organizmu kobiety wydalany jest w przeciągu kilku minut. Koszty gazu używanego na jeden poród to kwota od 200 do 300 zł. W Piotrkowie koszt jego zakupu pokrywa szpital. Przyszłe mamy za to znieczulenie nic nie płacą. Drogowcy przygotowują się do rozpoczęcia sezonu remontowego. Na drogowych placach budowy w mieście pojawią się za około miesiąc. Jednym z miejsc, którego krajobraz drogowcy będą przeobrażać, to teren ulicy Krętej. Muldy, wyrwy, jednym słowem iście księżycowy krajobraz. To zmora nie tylko zmotoryzowanych, ale i pieszych, jak i rowerzystów, codziennie pokonujących ulicę Krętą. Okropnie. To się nie da ani jeździć, ani chodzić. Ani żyć na tej ulicy, bo mieszkam na tej ulicy. Stany fatalne drogi. Oczywiście. I na dodatek auta, które nie powinny jeździć tą ulicą. To już pewne. W tym roku Kręta przejdzie drogową metamorfozę. W plac budowy ulica zamieni się w czerwcu. Podczas remontu 640-metrowego odcinka drogi pod jego nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowany zostanie wodociąg. No niestety, roboty bitumiczne można robić tylko w ciepłej porze roku, także te wszystkie prace pokończą się na koniec października, wtedy kiedy warunki klimatyczne pozwolą na układanie nawierzchni. Ta położona będzie na jezdni o szerokości 5 metrów. Przy ulicy pojawi się też chodnik. Chodnik, którego tutaj nigdy nie było, po tej stronie ulicy Krętej, dzięki któremu będą i mieszkańcy mogli przechodzić, że tak powiem, suchą stopą i wreszcie ruch samochodów będzie odbywał się nie po takiej dziurawej drodze jak dziś, ale już po drodze o dobrych parametrach i o takiej trwałej nawierzchni. Co do kosztów, to będzie można powiedzieć po rozstrzygnięciu przetargu. On będzie w najbliższych dniach, natomiast te pieniądze praktycznie w 100% pochodzą z budżetu miasta. Wszystkie prace związane z budową nowych łączy na Krętej zakończą się do listopada bieżącego roku.
Wesołe jest życie staruszka. Dewizę wyśpiewaną przez kabaret starszych panów w życie wcielają i piotrkowscy seniorzy. Nie tylko śpiewający znany przebój, seniorzy od kilku lat działają w kabarecie Trzeciaki, udowadniając tym, że jedyne co seniorowi nie przystoi, to zamykać się w domu. Nam się chce jeszcze. To nie tylko tytuł najnowszego programu, jaki przygotowali artyści kabaretu Trzeciaki. To swego rodzaju manifest. Seniorzy, bawiąc się w kabaret, pokazują, że na zabawę i radość życia nigdy nie jest za późno. Teksty Stefanii Grodzieńskiej, Janiny Nożownik czy Mariana Załuskiego wybrane do kabaretu i pokazane w scenkach rodzajowych mają opowiadać o relacjach kobiet z kobietami, jak i mężczyznami. Cel zabawy formą kabaretową jest jeszcze jeden. Chcemy pokonywać właśnie i nasze słabości pamięci, i nasze jakieś onieśmielenie wiekiem. To właśnie, żeby się nie dać. Po prostu, żeby się nie dać starości, zmartwieniom, chorobom, żeby trzymać dobrą formę. Jednym słowem, wesołe jest życie staruszka? O tak, może być, jeżeli się o to postaramy oczywiście, bo samo się nie robi wesołe, trzeba zawalczyć troszkę o śmiech. Seniorzy podczas prezentacji swojego programu dają z siebie wszystko. To ostatnio pokazali na małej scenie w Miejskim Ośrodku Kultury. Podczas prezentacji zarażali i to z nieskrywaną premedytacją, radością życia. No, pewnie by się chciało troszeczkę takiej innej rozrywki, prawda? Jeżeli nie ma się pracy stałej, jest się w domu taką mamą, kurą domową, więc taka troszeczkę odmiana, oderwanie się od codzienności. Ja mam za słaby głos, bo nie wykluczam, że tak. Czy inny talent by się objawił? No nie wiem. Aczkolwiek i popieram taką inicjatywę i bardzo mi się podobało, bardzo. Osoby właśnie w naszym wieku powinny żyć takim życiem, nie zamykać się w domu, nie siedzieć, nie rozpamiętywać. I co tak powiem, nie tylko telewizja. Wychodzić do ludzi i było naprawdę pięknie. W maju kabaret Trzeciaki działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku obchodzić będzie swój mały jubileusz. Wtedy minie dokładnie 2 lata od rozpoczęcia ich działalności. Na scenie z pewnością pokażą się jeszcze nie raz i nieraz z pewnością nas zaskoczą. Liczby, równania matematyczne i definicje też mogą być sztuką. Do tego stara się przekonać Jarosław Chrabąszcz. Jak wyglądają nauki ścisłe przetworzone na obraz? O tym można przekonać się, oglądając najnowszą wystawę w Ośrodku Działań Artystycznych. Obrazy Jarosława Chrabąszcza powstały w ciągu ostatnich kilku lat. Inspiracją dla artysty były nauki ścisłe. Przez swoją twórczość za pomocą geometrycznych figur i kolorów malarz chciał pokazać teorię pojęć z fizyki czy też matematyki. W niektórych z prac kryją się zagadki, które widz może odkryć po wnikliwej obserwacji. Chociażby te 2 obrazy, które są za nami, ja je traktuję jako jeden obraz, natomiast one są po prostu identyczne. Tylko różnią się kolorem. Jeżeli chodzi o kompozycję, o układ poszczególnych elementów, jest dokładnie taki sam. Artysta naukowy szkic nakładał kolejne warstwy farby, tworząc matematyczne kompozycje. Obrazy te na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie bardzo do siebie podobnych. Pana Chrabąszcza bardzo podobają mi się obrazy. Jakby to powiedzieć, one są symetrycznie perfekcyjne. Nie wiem dokładnie, jak to ująć, ale robią wrażenie. Bardzo przyjemne. Ogólnie na pierwszy rzut oka obrazy wydają się bardzo podobne, ale różnią się przede wszystkim kolorystyką i te wzory jednak są od siebie różne. Bardzo fajne obrazy, naprawdę. Niby takie, wydawałyby się, że proste, ale jednak mają w sobie coś takiego, co przykuwa wzrok. Świat nauk ścisłych przekazany na obrazach, a widziany oczami artysty Jarosława Chrabąszcza, można oglądać w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej do końca marca. W miniony weekend kickbokserzy piotrkowskiej grupy Tom Center zdobyli 2 medale podczas Mistrzostw Polski w formule low kick seniorów i juniorów starszych. O tym wszystkim już za chwilę w magazynie sportowym. Nasz kolejny serwis w piątek. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.
Witajcie w Zwierzątkowie. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a przyroda budzi się z zimowego snu. Budzą się również zwierzęta, których coraz więcej można spotkać w lesie i na łące. Niebawem kolejne odcinki Zwierzątkowa, a dzisiaj nadszedł czas na rozwiązanie naszych zimowych konkursów. Mieliście w nich narysować lub sfotografować zwierzęta z bożonarodzeniowej szopki. Oto nagrodzone prace i ich autorzy. W konkursie plastycznym wyróżnienia otrzymali Julia Szymczyk, Ela Nawrocka, Klaudia Just, Marysia Sakrajda, Olek Skoczylas, Kornelia Karp oraz Zuzia Kardas. W konkursie fotograficznym z postrzegawczością popisali się następujący autorzy pięknych zdjęć. Julia Kujawska, która pięknie sfotografowała owieczkę ze swoją mamą. Mateusz Raźnik, autor zdjęcia małego osiołka i jego mamy. Lena Kopańska, która zrobiła zdjęcie leżącego na sianku osiołka. Oraz Oskar Ambrozik, autor portretu owieczki ze stajenki. Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace, a zwycięzców konkursów wraz z opiekunami zapraszamy 15 marca o godzinie 16:30 do sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 12, na wręczenie nagród. Do zobaczenia w Zwierzątkowie! Piłkarki ręczne Piotrkowi nie wywalczą medalu Mistrzostw Polski w sezonie 2011-2012. Piotrkowia została po raz drugi bardzo wyraźnie pokonana przez Zagłębie Lubin. Mistrzynie Polski wygrały drugie ćwierćfinałowe spotkanie play-off Superligi 31-20. Zwycięstwo lubinianek nie było zagrożone nawet przez chwilę. Gospodynie stać było na dotrzymanie kroku Zagłębiu tylko przez pierwszy kwadrans spotkania. W 9 minucie po bramce Joanny Wagi był remis 3-3. Od stanu 5-6 lubinianki sukcesywnie powiększały swoją przewagę bramkową. Prowadzenie Zagłębia do przerwy mogło być jeszcze wyższe niż 5 bramek. Ale Beata Kowalczyk obroniła rzuty karne wykonywane przez Kingę Byzdrę i Annę Paugan. Nadzieje gospodyni na korzystny wynik dość szybko zostały rozwiane w drugiej połowie spotkania. 3 bramki z rzędu Anety Piekarz plus trafienie Karoliny Semeniuk-Olchawy dały Zagłębiu prowadzenie w 37 minucie różnicą aż 8 trafień. W tym momencie stało się jasne, że mistrzynie Polski wyruszą w powrotną podróż z zapewnionym awansem do półfinału. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną przyjezdnych 31-20. Niestety, patrząc na naszą ławkę, patrząc na ławkę Zagłębia, to chociażbyśmy próbowały jakoś nawiązać z nimi walkę, to one mają wszystkie równorzędne zmienniczki. U nas niestety jest taka kadra, jaka jest, więc każda wkłada tyle siły, ile ma. No, niestety po wyniku widać, są od nas lepsze i trzeba im to oddać. Na szczęście fartownie udało nam się dostać do tej zasadniczej fazy play-off. Dlatego nie mamy nic do stracenia, będziemy trenować, starać się, mam nadzieję, że będziemy już w pełnym składzie i uda nam się tam jakoś powalczyć i o jak najlepsze miejsce. Zdawaliśmy sobie sprawę, że raz, że to jest mistrz Polski naszpikowany kadrowiczkami i fragmentami, tak samo w Lubinie w drugiej połowie, tak jak tu były fragmenty, że podjęliśmy jakąś walkę, ale przy tym zespole, przy tak naszej już coraz węższej tej kadrze, ciężko prowadzić przez 60 minut równorzędną walkę i myślę, że to
troszeczkę dla niektórych zawodniczych to i dobra lekcja, dobra szkoła. Myślę, że niektóre osoby wiedzą, na czym stoją i w tej chwili jest jakieś odbicie. No, walczymy na pewno nie o medale, a o lepsze miejsce niż było w zeszłym roku. I może to będzie jakaś motywacja, że czasami coś wychodziło, czasami może nie wychodziło, ale ja myślę, że zespół jeszcze się do tej walki o 5-8 zbierze. Realistycznie patrząc, no, naprawdę zespół lepszy i praktycznie nie mieliśmy szans na zwycięstwo i przejście w play-offach Zagłębia. Piotrkowia walkę o miejsca 5-8 rozpocznie w połowie kwietnia. Wcześniej przed piotrkowskimi zawodniczkami finałowy turniej Pucharu Polski, który w dniach 31 marca, 1 kwietnia odbędzie się w Lublinie. Wiadomo już, że w półfinałowym spotkaniu Piotrkowia zmierzy się z Wistalem Łączpolem Gdynia. Dwa medale, złoty i srebrny, zdobyli zawodnicy Piotrkowskiej Szkoły Sztuk Walki Tom Center podczas Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule low kick seniorów i juniorów starszych, które odbyły się w miniony weekend w kleszczowskim Sol Parku. Do ścisłego finału zakwalifikowali się Jakub Jasion oraz Artur Cieciura. Pierwszy na ring wyszedł Jasion, który w kategorii wagowej do 63,5 kg zmierzył się z obrońcą mistrzowskiego tytułu Eliaszem Jankowskim z klubu TKKF Olimp Legnica. Pomimo ambitnej walki Jakub Jasion, który jest siedmiokrotnym mistrzem Polski w formule full contact, musiał uznać wyższość specjalizującego się w formule low kick rywala. Eliasz Jankowski niemal przez cały czas kontrolował przebieg tej walki, nie pozwalając piotrkowianinowi na zaprezentowanie swoich możliwości. Ostatecznie reprezentant klubu z Legnicy pokonał Jasiona 3-0. Piotrkowski kickbokser musiał się więc zadowolić srebrnym krążkiem. Jest to jednak bardzo dobry wynik, gdyż w ubiegłym roku Jasion stanął na najniższym stopniu podium. Nie czuję się przegrany w tej walce. Myślę, że była dobra walka. Publiczność widziała. Tak, ocenili sędziowie. Ja nie mogę do tego nic mieć, żadnych pretensji. Żadnych pretensji do werdyktu sędziów nie miał też drugi zawodnik piotrkowskiej szkoły Tom Center, Artur Cieciura, który w kategorii wagowej do 60 kg pokonał 3-0 Kacpra Narlocha z klubu sportowego Cholew Sport Police. Zwycięstwo Cieciury nawet przez chwilę nie było zagrożone. Piotrkowianin od początku do końca kontrolował przebieg walki i zasłużenie odebrał złoty medal, który wręczył mu reprezentant Polski w siatkówce Michał Bąkiewicz. Udało się wygrać. I co mam powiedzieć? No nie udało się przed czasem. Trzeba było 3 rundy się męczyć. Z postawy swoich zawodników cieszył się trener Krzysztof Toma, który podkreślał jednocześnie, że nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń. Wystawiłem 15 zawodników, przed zawodami 7 zachorowało lub kontuzje minimalne mieli, no nie wystąpili. I na zawodach wystartowało 8, z tych 8, 6 też, 6 właśnie też uznało paru kontuzji. Także no dwa medale, złoto jak i srebrno. No nie jestem zadowolony, bo w zeszłym roku ogólnie w zawodach, w których jeździmy, zawsze zdobywamy 4-5 medali. Także no przykro, że te choroby tak nas położyły. W turnieju wystartowało 274 zawodników z kilkudziesięciu klubów, między innymi z Torunia, Wrocławia, Kielc, Katowic czy Warszawy. Uczniowie z piotrkowskiego gimnazjum nr 5 halowymi mistrzami Piotrkowa. Młodzi piłkarze wygrali 6 mistrzostwa Piotrkowa w halowej piłce nożnej, rocznik 1997 i młodsi. Oprócz gimnazjalistów z popularnej piątki o puchar ufundowany przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura rywalizowali także uczniowie z 6 innych gimnazjów. Drugi zespół gimnazjum nr 5, uczniowie z piotrkowskiego gimnazjum nr 2, a także gimnazjaliści z Szydłowa, Moszczenicy, Zelowa i Mniszkowa. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 4 zespoły. W wielkim finale zmierzyli się natomiast uczniowie z gimnazjum nr 5 i uczniowie z Mniszkowa. W regulaminowym czasie gry nie udało się wyłonić zwycięzcy, dlatego niezbędny był konkurs rzutów karnych.
którym lepsi okazali się piotrkowianie. To efekt wspólnych treningów, zgodnie twierdzą młodzi zawodnicy. Graliśmy ponad 2 lata, no i teraz niestety klub rozpadł, ale każdy gdzieś poszedł swoją drogą. No i staramy się trochę w tą piłkę nożną grać. Cieszymy się z pierwszego miejsca i gratulujemy strzelcowi, który strzelił dużo bramek. I tak właściwie to dzięki niemu jesteśmy w finale. O trzecie miejsce zmierzyli się uczniowie z piotrkowskiej dwójki i gimnazjaliści z Moszczenicy. Po niezwykle wyrównanym meczu 1-0 wygrali piotrkowianie. Piłka nożna staje się na bazie, a właściwie na podstawie przyszłych mistrzostw Europy jakąś dyscypliną popularną i młodzież stara się aktywnie uczestniczyć w tej formie ruchu. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Każdy zespół dostał też okazały puchar. Organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem turnieju został Łukasz Cieśliczka z Piotrkowskiego Gimnazjum nr 5, a najlepszym bramkarzem Antoni Gądkowski z Piotrkowskiego Gimnazjum nr 2.